Dla kogoś, kto sam się modli, kto wie, że modlitwa nie przychodzi łatwo, że jest to pewien jakiś taki wysiłek i kto wie, z czym się to wiąże, to potrafi chyba jeszcze lepiej zobaczyć, że właśnie ta modlitwa Ojca Świętego to było jakieś głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem. Bo wiadomo, że próbujemy, że podejmujemy ten wysiłek, że myśl jakaś tam rozbiegana, że czasami postawa już zdradza, że jakoś nie jesteśmy zatopieni w Panu Bogu. Natomiast można było u Ojca Świętego zobaczyć, że on jest jak gdyby wyłączony z tego świata. Że on jest wyłączony z tego świata, ale był sobą zawsze. I ja nieraz dosyć tak. No, nie potrafię się zgodzić z tym, że był aktorem, że Ojciec Święty, bo to sugeruje, jak gdyby on grał przy sprawowaniu czy Eucharystii, modlitwie i tak dalej, się podkreśla te jego zdolności. Owszem, no, był aktorem i on świetnie oczywiście grał, ale nie wtedy, ale nie wtedy, kiedy przemawiał do tłumów, tam nie było nic z gry. To wypływało jak gdyby z jego wnętrza. On po prostu tak samo, czy te gesty liturgiczne, tam nie było gry. Ja to tak oceniam i dlatego no, nie potrafię się zgodzić z taką interpretacją, że tutaj było to takie aktorstwo. Nie, on tak przeżywał spotkanie z Panem Bogiem, tak przeżywał liturgię i tak to wyrażał na zewnątrz. On nikogo nie grał, on był sobą. I to również jak gdyby urzekało, kiedy się patrzyło na to, w jaki sposób celebrował Eucharystię. I tak jak powiedziałem, doświadczenia własne, modlitwy i sprawowanie Eucharystii i takie spojrzenie później na to, jak to czynił Ojciec Święty, to widać tą różnicę wtedy. Widać, że to, ja się nie boję powiedzieć, że to był mistyk.